Nowy Jork, Paryż, Londyn, Opole. To trasy, w których odbywają się wielkie biegi albo się będą odbywać, bo mówimy w tym wypadku o Opolu, w którym wracamy do tradycji takiego biegania mocnego. Mieliśmy w Opolu maraton, będziemy organizować półmaraton. Jest to impreza skierowana bardziej do mieszkańców niż tylko i wyłącznie do zawodowców, co ma miejsce w wyniku tych, w czasie tych dłuższych biegów. 7 września półmaraton Opole 2024, powrót do tradycji dobrego biegania w Opolu. Jest jeszcze parę miesięcy, parę tygodni, można wytrenować formę i stanąć na stadionie lekkoatletycznym do biegu, finiszować w tym pięknym miejscu na placu Kopernika. Wznawiamy imprezy biegowe, które odbywały się kiedyś w Opolu. Sam jeszcze jako uczeń technikum budowlanego biegałem w biegach organizowanych przez nauczyciela Rafała Wilczyńskiego. Wtedy te biegi były organizowane pod nazwą Biegów Niepodległości i czułem, że to jest faktycznie wielkie święto sportowe. Podobnie było z maratonami opolskimi, natomiast teraz ten bieg, który będzie się odbywał od września, a zależy nam, żeby to była impreza cykliczna, to będzie półmaraton Opole 2024, przy czym nie jest to tylko i wyłącznie jeden dystans, tylko zawody będą i impreza będzie się odbywać na trzech dystansach, czyli na tym królewskim półmaratonu, czyli ponad 21 km. Będziemy mieli bieg na 10 km, no i oczywiście jeszcze taką imprezę biegowo-ruchową Family Run, czyli dla rodziców z dzieciakami. Dystans do pokonania będzie około 2 km. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu organizuje i współorganizuje w mieście kilkanaście biegów rocznie. Te biegi mają charakter rodzinny, amatorsko-rekreacyjny. Biegamy od 2,5 do 5 km, chodzimy z kijkami, biegamy z psami. Kiedy pojawiła się propozycja, aby zorganizować coś dla tych bardziej zaawansowanych biegaczy, którzy muszą się zmierzyć i z dystansem, i z własnym organizmem, jakby Mosiru nie mogło zabraknąć. Tak jak pan prezydent powiedział, będą trzy biegi w jednym biegu, to znaczy dalej będziemy zachęcali, aby rodzinnie pobiec na najkrótszym dystansie, tych trochę lepszych namówimy do startu na 10 km, a tych najbardziej wytrwałych i zawziętych pewnie w większości profesjonalistów zaprosimy na wycieczkę biegową po mieście na dystansie 21 km ponad. Przede wszystkim z tego miejsca chciałbym podziękować władzom Opola za złapanie tego pomysłu, podjęcie rękawicy. Fajnie, że Opole znowu będzie miało imprezę na dystansie półmaratonu. Poprzednie edycje wychodziły jak wychodziły, a uważam, że teraz jesteśmy w stanie to zrobić naprawdę profesjonalnie, tak żeby każdy był zadowolony. To, co mówił też pan prezydent Zych, nasza trasa, którą przygotowaliśmy, uwzględnia przede wszystkim też potrzeby mieszkańców, czyli też sprawnej komunikacji po mieście. Mamy nadzieję, że te uciążliwości będą jak najkrótsze. Jedynym takim newralgicznym miejscem jest ulica Spychalskiego, ale to też będziemy uzgadniać z policją, żeby między innymi ruch mógł odbywać się poprzecznie, ale też pod nadzorem odpowiednich służb, kiedy nie będzie biegaczy właśnie na trasie. Zapisać się można przez stronę zmierzymyczas.pl. Tam już jest w zakładce zapisy uruchomiony formularz zgłoszeniowy zarówno do półmaratonu, do 10 km i do Family Run. To też jest firma z Opola informatyczna, która obsługuje takie imprezy. Limit w tym momencie ustaliłem na około, znaczy przepraszam, ustalony został na 500 osób w półmaratonie, 400 na dyszkę i w zasadzie bez limitu na Family Run. Start razem, półmaraton, dyszka, natomiast Family Run wystartuje o godzinie 15, a półmaraton i dyszka o godzinie 16. W przypadku Family Run start o 15 i limit 45 minut, natomiast dycha 2 godziny limit i półmaraton 3 godziny. Dla osoby, która zwycięży w półmaratonie i zejdzie poniżej limitu godzinę na tej trasie, przewidziane jest 1500 zł plus 500 zł premii właśnie za złamanie godziny.